Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Jeśli podoba Wam się to, co robię, zachęcam do zasubskrybowania kanału, polubienia, skomentowania, ewentualnie udostępnienia tego materiału. Teraz chciałbym pomówić o komiksie Ultimate Spider-Man, tom pierwszy. Jest to komiks, który wypożyczyłem na chwili na osiedlu Kopernika w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej przy ulicy Jesionowej. Jest to komiks wydany przez Egmont w twardej oprawie w linii Marvel Classic. Tutaj mamy grzbiet ładny. Tu jest z tyłu. Jest fajny opis Spider-Man na miarę XXI wieku. Za komiks odpowiada podstawowo duet twórców, czyli Brian Michael Bendis, dość znany scenarzysta, powiedziałbym bardzo znany scenarzysta. Autor między innymi bardzo fajnej serii Daredevila, autor Jessica Jones, sporo pisał Avengersów, X-Menów. Ostatnio w DC przeszedł i pisze Supermana, wydawanego po Polsce. Za rysunki odpowiada Mark Bagley. Mark Bagley jest znany przede wszystkim starszym czytelnikom TM Semików, ponieważ on w pewnym czasie był etatowym rysownikiem Spidermana. I co to w ogóle jest Ultimate Spider-Man? Ultimate Spider-Man jest to nowa linia wydawnicza, w ogóle świat Ultimate, w którym jakby czas biegł od początku, troszeczkę w innej rzeczywistości. I tutaj mamy same początki kariery Spider-Mana. Jak on jeszcze zaczynał przed Mossami, pierwszy numer, kiedy jeszcze w ogóle był zwykłym dzieciakiem przychodzącym do szkoły, 15-latek, który nie wyróżniał się niczym szczególnym w porównaniu do swoich rówieśników. No może był trochę bardziej kujonowaty, bardziej wycofany. Wszystko zmienia się w kluczowym momencie jego życia, czyli w momencie ugryzienia przez pająka. To powoduje, że jak się nie trudno domyślić, uzyskuje swego rodzaju pajęcze moce i powoli przemienia się w Spidermana. Zdobywa kostium ogólnie rzecz biorąc, uczy się troszeczkę swoich umiejętności, uczy się, co to jest odpowiedzialność, no i najważniejsze hasło, które przyświeca Spider-Manowi przez całą jego karierę, to jest moc i odpowiedzialność. W tym tomie są, można powiedzieć, pierwsze zalążki i w zasadzie geneza tego sformułowania, skąd ono w zasadzie się wzięło, co oznacza moc i odpowiedzialność. Kto mu tak powiedział, kto go do tego przekonał i dlaczego. Jeżeli chodzi o warstwę graficzną, to ona jest poprawna. Akcja, grafika jest bardzo dynamiczna. Te sekwencje akcji są super. Mark Bagley pod tym względem jest bardzo dobrym artystą. Ja miałem tylko taki problem, jeżeli chodzi o sylwetkę Petera Parkera, ponieważ ja się przyzwyczaiłem do tego, że Spider-Man czy Peter Parker jest starszą postacią. Ja najczęściej go czytałem i najwięcej go spotykałem w wieku, jak on był między 20-25 lat, czyli taki młody człowiek, samodzielny, skończył już szkołę, ewentualnie jest studentem i zaczyna, powiedzmy, swoją karierę Spidermana. Już jest od kilku lat, jest już Spidermana od kilku lat i zajmuje się takimi problemami życia codziennego, typu jak zarobić pieniądze, żeby mieć za co opłacić mieszkanie. Tutaj Peter Parker, czyli Spiderman, jest jeszcze dzieckiem. On jest 15-latkiem, więc jego problemy, które występują, to są problemy nastolatka. Troszeczkę inaczej to jest pisane. Oczywiście to nie wpływa negatywnie w żaden sposób, tylko na odbiór komiksu, tylko trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Jeżeli jesteś kimś, kto czytał głównie Spidermana, takiego starszego troszeczkę, no to możesz być mocno zaskoczonym. Jeżeli chodzi o warstwę techniczną, to jest fajnie, bo na końcu są jeszcze na przykład szkice przykładowe, jak to było. I są też okładki kolejnych tomów. Czy komiks mi się podobał? Tak, ogólnie mi się podobał, bo on jest fajny, niezależny. Każdy może go zacząć czytać i jeżeli oglądałeś jakikolwiek film ze Spider-Manem albo czytałeś jakikolwiek komiks, to jest bardzo bezpieczna pozycja, żeby zacząć i poczytać go trochę. W porównaniu do wielu filmów, czy do wielu wcześniejszych komiksów sprzed lat, bardzo fajnie rozwinięto relacje z wujkiem Benem.
coś, czego wcześniej faktycznie brakowało, bo była sytuacja taka, że wujek Ben był w tych komiksach dosyć krótko. A tu jest fajnie to rozwijane, jak to generalnie się trzymało z tym wujkiem, jak oni się z sobą rozmawiali. Co jeszcze można powiedzieć o tym komiksu? No jest warte przeczytania. No jest naprawdę fajnie się go czyta, fajnie się widzi, jak ten bohater się uczy, dojrzewa, znaczy dojrzewa, no uczy się siebie. Czyta się to dynamicznie, sympatycznie. To jest bardzo przyjemny komiks w czytaniu. Zachęcam do odwiedzenia biblioteki na osiedlu Kopernika przy ulicy Jasionowej. To jest jeden z wielu komiksów, które mam z Spider-Manem. Ten jest bardzo, bardzo bezpieczny na start. Może go przeczytać praktycznie każdy. Każdy, czy jest starszy, czy młodszy, może sobie poczytać. Może powiedzmy sześciolatek nie bardzo, ale nastolatek swobodnie. Jeżeli ktoś już zaczyna czytać komiksy superbohaterskie, to jest bardzo bezpieczny komiks dla niego. Szczególnie nastolatkowie powinni się czuć dużo bardziej w temacie, bo już powinni się móc utożsamiać z tym bohaterem. Jeszcze raz polecam. To było wszystko. Ultimate Spider-Man, tom pierwszy. Księżniczka Beskidzka, filia na osiedlu Kopernika. To tyle na teraz. Na razie, trzymajcie się, hej.